Tak, jak jeździmy łódkami, tymi pontonami, łódkami, jak się jeździ, odrywają się. Bo to nie wody do góry, bo woda ich wyrzuca. Myśmy wyzbierali tam na Krośnie, wyzbieraliśmy i jak takie zrobiliśmy taki zakręt, patrzymy za plecy, ryba już jest. Znaczy ona się odrywa od spodu, bo gro ryby jest na... A właśnie, jeszcze jedno pytanie. Jaka ryba? Jest taka, że są takie duże okazy, gdzie, nie wiem, musiał 10 lat... żyć, rosnąć. Amury, po ile tutaj wyciągnęli amury? Tam Jurek wczoraj... 110, 15 kilogramów. To są medalowe ryby. Dzisiaj dwa są. To ile one muszą rosnąć tak, żeby... No nie jestem pewny, ale myślę, że z 15 lat takich szczupak musi rosnąć. To jest katastrofa. No to śmiało można powiedzieć, że to jest ekologiczna katastrofa. To prezes. No jestem zastępcą koła prezesa. I nie przeżyliśmy tyle, co żyjemy na to. Tutaj w Krośnie Odrzańskim, całe życie nad wodą. Tego nie pamiętacie było. Takie coś gdzieś? A nawet tak się śmiałem z PRL-u, czy te ryby, ktoś tutaj, tu rzeka była brudna, no tak, no, te fenole puszczali kible tego i ryby nie było widać. Tutaj w wodzie jest toksyna puszczona. Jakieś toksyczne środki są, no to nie ma. Jeżeli się włoży ręce i parzą, pieką, no to ja wiem tylko jedno. Już dzisiaj jestem odporny, ale pierwszy dzień, drugi, to normalnie płakać się chce. Czarnobylu wyjechał. Do kiedy powiadomili? To tak samo i tu wygląda. Już tam gdzieś jakieś głosy, a kto to ogłosił? To dopiero się szum to zrobi od wczoraj w sumie, tak? No właśnie o to chodzi. A w niedzielę dzieci się w odrzeką bawią. Ja we wtorek przyszedłem, byłem przerażony. No przerażony byłem. To mi rozczułem tam na Krośnie. No ale jak tu dzisiaj przyjechaliśmy na Krosnorze, no to coś. Krosno to jest pikuś. Masakra. No bo my dwa dni na Krośnie jeździliśmy z Piotrem. No i tutaj przyjechaliśmy, w sumie to prywatny sprzęt jest. No, to co tutaj zobaczyliśmy, to